So here in Lisa Grodzka, the houses on the left were outside of the ghetto, and those we can immediately see are on the right were inside the ghetto. There's a photograph taken from roughly this point in March 1941. You can see people moving into the ghetto, you can see the snow, and it's photographed by a German in a Mercedes. You can see the logo of Mercedes in the car, and you can see those buildings in the background which had been bombed and still destroyed and been bombed on the 9th of September 1939. And then those people in the photograph were certainly coming through this street here and making their way through the gate at the bottom. It's the Grodzka Gate, and from there into the ghetto, which was below. This part of the ghetto, which was really set up later, was reserved for those people who were working for the Nazis, and they didn't want them actually getting contagious diseases in the ghetto. That's the first thing. And the second thing is, when it came to deportation, they needed to know who was to be deported and who wasn't to be deported. On the other side we have the Judenrat building, and what I'm going to do now, I'm going to go into this street here and see some of the back streets, if you like, of the posh end of the ghetto, which is roughly where this is now. I imagine that the street, the stones, are original and that they've been there for at least 100 years. When we look at the photographs from the ghetto, this is what we actually see. And if we come down there, you can see that they've been replaced later. Although, again, in photographs of the ghetto, you can see nice cobbles set out in an orderly way as well. The ghetto came to an end on this street. So this was the length of the exclusive part of the ghetto. If you forgive me for the choice of vocabulary. I often wonder what walls would tell us if they could speak. You can see here, one of the buildings is being done up, and I don't understand why. It seems to me quite a desirable place to actually live. It's around here, it's the back end of town. But there we've got some views that inhabitants of the ghetto in 1941 would have seen. So we have the old building, and we have the repairs, if that's the right word. We've got these quite new blocks which have been put in to block up the entrances from the rear. In many places in Poland you have these gates, and in fact I'm in Poland, also in Spain. I filmed them, for example, in Łódź, and I still see them in Warsaw, where these gates can actually be a terror to people living in the ghetto, because if one case of typhus was found, the gates would be closed and everybody would be locked in for a couple of weeks. Now, today, when we stock up on food, we'd be hungry, but it wouldn't be too bad. But then, that was effectively a condemnation to death by starvation. Tutaj prowadzimy taką rekonstrukcję oryginalnego stanu rzeczy w kamienicy ulica Grodzka 16 pod tynkiem
odkuliśmy i wyklaskowali, czyli wyklaskowali to jest szotplaster. Oryginalne piwnice, która jest około XIV wieku i zbudowana jest z typowego dla wcześniej materiału budowlanego. To jest opoka, jest to, niektórzy mówią na to, kamień polny. Jest to wapień i widać, że on był wtedy nieznany cementu, jest oryginalna zaprawa wapienna z dodatkiem kamieni i czasami można było znaleźć tutaj ślady kości zwierzęcych, skóry, bo to dodawano wtedy do, jako lepisze. Ta część jest praktycznie od chwili budowania oryginalna, tu nic nie zostało zmienione i tak się zachowało do tej pory. Podobna piwnica znajduje się obok, jeszcze nie jest odkryta, ale będziemy odkrywać. Widać, że jest tu bardzo dobry klimat, powietrze nie jest zawilgocona, no i jest w idealnym stanie. Nic nie będziemy tutaj poprawiać. Bardzo ładny, tak. Natomiast tutaj poziom piwnic jest do 3 pięter. Tutaj nie widać, ale tutaj schodzi się jeszcze dwa poziomy w dół. Panie Krzysiu, a do tej drugiej piwnicy może pan światło dać? Tu jest. Nie. Jest. Natomiast... Jest tam? Jest. Tu mamy piwnicę w takim stanie, w jakimśmy ją zastali. Przed rekonstrukcją i przed oczyszczeniem jej. Ludzie tutaj trzymali komórki na węgiel, na drewno, na owoce, na przetwory i jako podręczny magazyn. Kamienie opoki. I był to najtańszy i najmocniejszy materiał tutaj był w okolicy. I w zasadzie można powiedzieć, że większość Starego Miasta zbudowana jest z tego kamienia. Natomiast kościoły, które miały zawsze trochę więcej pieniędzy, stać ich było na cegłę, czyli fundamenty były robione z kamienia, natomiast już góra była często robiona z cegły, albo mieszanka była i kamieniarki, czyli najczęściej to tutaj był wapień, obramowanie okienne, a między tym było wypełniane tą opoką. Czyli znajdujemy się w stanie tutaj ziemia, pierwszy raz zniszczona od 700 lat, można powiedzieć, nie? Tak? Tak. Tak. Wow. Bo tu, kiedy był getto, ludzie chowali się w kwietniu 1942 roku na przykład. I to wydaje mi się, że to są takie miejsca, gdzie ludzie mogą ukryć, lub czy to było niemożliwe. To znaczy, podczas II wojny światowej większość mieszkańców, która tutaj większość lokatorów, która tutaj mieszkała, była pochodzenia żydowskiego. Natomiast mój dziadek kupił to w 1936 roku z upadłości od banku. Natomiast większość mieszkańców lokatorów została. Ja podczas rekonstrukcji tego budynku na strychu odkryliśmy między podwójnymi podłogami listę lokatorów, która była schowana przed Niemcami, gdyż tam było napisane, tak jak dawniej pisano, imię, nazwisko i religia. I żeby ta lista nie wpadła w ręce nazistów, prawdopodobnie ktoś z mojej rodziny schował to no, tak głęboko, żeby nie można było zidentyfikować mieszkańców po religii, bo dla mnie był obowiązek meldowania się z podaniem przynależności religijnej. Z tego co wiem, z opowieści mojego ojca, który był więźniem też na Majdanku i to na zamku, na Grodzkiej ulicy były też na starych fotografiach widać balkony. Niemcy je w 1940 roku zlikwidowali, bo bali się, że z tych balkonów będą ataki na żołnierzy, bo to była główna trasa do więzienia. Więzienie się znajdowało na zamku. Te balkony zostały zlikwidowane. Natomiast tu większość mieszkańców albo wszyscy byli w 1942 roku już wywiezieni. Mhm. Bo to było getto zamknięte dla
ludności żydowskiej. Tak, tak. Byłbym samym krawędzi getta, tak. Ale to był getto, tak. To było getto i no mówię, tutaj większość, można powiedzieć 80%, bo ja tam przeglądałem tą listę, 80% czy 90% lokatorów to było pochodzenia, no wyznania, pochodzenia, tak, tylko tak, wyznania. Wyznanie, tak. Wyznania mojżeszowego. No i niestety wiadomo, co się z nimi stało. Tam, jak panu pokazywałem, w podwórku umieściła się jeszcze po wojnie koszerna mięso, tak. Mięso, jadka, a na pierwszym piętrze były odkryte kiedyś pomieszczenia po takiej małej synagodze. I to są jedyne ślady, jakie myśmy tu do tej pory odkryli. I tu widać różnego rodzaju przemurowania po kierunkach sklepień, gdyż te kamienice, można powiedzieć, cały czas żyły w ten sposób, że były w razie potrzeby adaptowane do coraz innych czy większych potrzeb. Tutaj jest ślad takiej typowej cegły, która tak zwana palcówka, ona ręcznie była wrabiana i taki format można zobaczyć, no, szczególnie na kościołach. Ale ile ma lat tego? No, ja myślę, że to jest tak gdzieś, nie, proszę zobaczyć, jaki to jest rozmiar cegły, to jest tak gdzieś XVI-XVII wiek, nie? Wygląda nowy, nie? Nie, bo ten kolor. Nie, bo jest odkuta. Tak, bo ona jest uderzona, bo tak była. A, okej, okay. Ona została, ona pęknięta, nie? Zresztą widać, że tutaj nie ma całkowitej dokumentacji. Natomiast tu jest jedna cecha tego kamienia, to tutaj można zauważyć, że on cały czas jest w takim środowisku wilgotnym, czyli ma wody, on jest bardzo mocny. Natomiast mamy przypadki, że jak to zostało odtworzone, doszedł dostęp powietrza, to później on się robi bardzo miękki jak kreda. Czyli jest zaburzona już jego struktura środowiska. Natomiast jeżeli on cały czas był suchy, nic się nie staje. Natomiast jeżeli siedział w wilgoci, w linie, tam w ziemi, później go odsłonić, to jest kwestia dosłownie pół roku, on się jak kreda zlasuje. I to jest duże tutaj niebezpieczeństwo na Starym Mieście, gdyż ta gleba jest to gleba lesowa, a pierwszy poziom taki calizny, skały zaczyna się na około 8 metrów. Dlatego łatwo było te piwnice drążyć, bo to się te piwnice drążyło jak w glinie de facto. Natomiast jest to niebezpieczne dla wody, nie? Bo jak woda podeszła, no to wszystko wypukiwało. Alczynny. Tak? Tak. Znaczy, nie jest powiedzmy taki według dzisiejszych norm sprawny, ale jest drobny, także powietrze przechodzi. Okej. Okay. Dziękujemy. Można? Chce pan na sekundkę, to pokażę panu.